Cześć moi drodzy, jak dobrze wiecie, bardzo chętnie przenoszę realia sportu do świata zarządzania i biznesu i właśnie dlatego do moich rozmów będę zapraszał nie tylko menadżerów, przedsiębiorców i trenerów rozwoju osobistego, ale także będę zapraszał osoby ze świata sportu. I właśnie dzisiaj moim gościem jest człowiek, który od wielu lat bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby być najlepszym w kolarstwie szosowym. Jest to osoba, która reprezentuje nasz kraj na największych imprezach, na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, jest mistrzem Polski. Moim gościem jest dzisiaj Stanisław Aniołkowski. Cześć, witam wszystkich. Jest mi miło tutaj gościć u Piotra. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie ciekawy i Wam się spodoba. I dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Kilka lat temu, tak naprawdę kilka czy kilkanaście, kiedy podjąłeś decyzję o tym, że to będzie rower? Nie da się tak chyba tylko określić. Po prostu jeszcze w wieku szkolnym, gdzieś gimnazjalnym chyba pojechałem z moimi kolegami z wioski, z którymi się też wychowywałem. Chodziłem do jednego przedszkola, do jednej klasy podstawówki. Oni mieli tradycje rodzinne, kolarskie korzenie. I oni mnie namówili na trening kolarski. Pojechałem na pierwszy trening w zwykłych trampkach. Oni już mieli takie specjalne buty kolarskie z zatrzaskami, z progami SPD. Tak kolokwialnie rzecz mówiąc. Ja w tych trampkach. No i gdzieś tam na tym treningu się z nimi utrzymałem pod jakieś mniejsze górki w mojej okolicy, w Serocku czy pod Dębę. No i później mieliśmy też jeszcze jazdę za samochodem, gdzie trzeba było jechać naprawdę bardzo blisko, by tam rozwinąć większą prędkość, około 50 km na godzinę, co pozwala kolarzom nabywać większą szybkość na rowerze. I również za tym samochodem się utrzymałem. Co prawda chłopacy jechali bardzo blisko za tym autem na 5-6 cm. Ja tam z 1,5 metra za samochodem, także ten już cały opór tego powietrza gdzieś tam w większości na siebie brałem. Natomiast no, gdzieś ta wydolność moja i kondycja fizyczna pozwoliła mi na to, żeby to przetrzymać. I trener po treningu powiedział, że chciałbym je mieć w zespole, że zrobi ze mnie kolarza. I tak się to powoli gdzieś zaczęło. Później były pierwsze wyścigi. Pierwsze sukcesy i tak naprawdę sukcesy mnie napędzały do tego, by dalej na tym rowerze jeździć. No właśnie, chciałem Cię zapytać, w którym momencie podjąłeś decyzję albo pomyślałeś sobie tak, to już nie będzie zabawa, to już nie jest tylko przyjemność, ale zaczynam być zawodnikiem, zaczynam być może nawet zawodowcem. No zawodowcem zostałem dopiero jak już przeszedłem do tej kategorii do lat 23, później elity. No gdzieś myślę, że zaczęło się to w momencie, gdzie trafiłem do Narodowej Reprezentacji Juniorów. Wyjeżdżaliśmy na wyścigi do Belgii, na Mistrzostwa Europy do Estonii. Miałem lecieć na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych, do Richmond i 3 dni przed wylotem złamałem obojczyk. No także wyjazd życia mi ominął, bo wszystkie bilety już tak naprawdę było. No i też impreza mistrzowska, pierwsze moje Mistrzostwa Świata tak naprawdę by tam się odbyły. No i myślę, że wtedy tak się to zaczęło toczyć i zacząłem sobie tak myśleć, że może zostanę kiedyś zawodowcem, no bo trafić do kadry narodowej, no to też nie jest tak łatwo i jakiś to prestiż jest. Później otrzymałem już w pierwszym roku młodzieżowca, czyli poniżej tych 23 lat, już zawodowy kontrakt to z drużyną prokontynentalną, z drużyną Verve Active Jet. Na ten poziom wracam dopiero po 5 latach bodajże w tym roku z drużyną Bingo Alvaloni Bruksel. Także no, od razu trafiając do tej wyższej kategorii wiekowej, gdzie się ścigaliśmy już z zawodowcami, byłem w tak dobrym zespole. Później niestety, no wiadomo, jeździłem w niższej kategorii w zespole Hurom i CCC Development Team, no, gdzie miałem jeden z najlepszych sukcesów w swojej karierze. No i tam od tego czasu gdzieś cały czas chcę się rozwijać jako kolarz zawodowy. I myślę, że na razie mi to wychodzi. Zobaczymy, jak będzie na tym zawodowstwie już na zachodzie teraz właśnie w tych kolejnych 2 latach, na które mam kontrakt z drużyną Bingo Alvaloni Bruksel. No właśnie, bo tak naprawdę jesteś świeżo po zakończeniu kontraktu z CCC i rozpoczynasz nową przygodę. Co to jest za przygoda? Tak, no nowa drużyna, nowe środowisko, tak naprawdę też nowe wyścigi, no bo nie ścigałem się zbyt dużo na zachodzie i w tych typowych belgijskich wyścigach.
No, drużyna też ze statusem tej drugiej dywizji, tak? Taka sama jakby klasa zespołu, w którym kiedyś zaczynałem w Verve Active Jet, później jeździłem w trzeciej dywizji. Jakby są trzy ligi w kolarstwie, pierwszą są drużyny World Tourowe, które jeżdżą Grand Toury. Na te wyścigi mogą być zaproszone dwa lub trzy zespoły prokontynentalne, czyli tej drugiej dywizji, w której ja będę jeździł. No i gdzieś mam nadzieję, że pojawią się takie szanse, żeby gdzieś w tych klasykach World Tourowych się pokazać razem z moją drużyną. Zobaczymy, na które wyścigi dostaniemy zaproszenie, gdzie będziemy mogli jeździć. Myślę, że Belgię mamy zapewnioną, ze względu na to, że jest to belgijski zespół, to w tych klasykach Gent-Wevelgem, czy też Rode van Walderen, Flandry, to pojedziemy. I tam no, będę mógł znaleźć swoje miejsce, na pewno mi pokażą. Zobaczymy, no ja się postaram jak najlepiej przygotować do tych wyścigów, żeby z jak najlepszej strony się na nich pokazać. Będzie ciężko na pewno wygrać w pierwszym roku taki wyścig, natomiast gdzieś przyjechanie w pierwszej grupie tego wyścigu no, będzie już też dużym sukcesem. Te pierwsze grupy to są zazwyczaj do 10-15 osób, także. A co się zmieni w Twoim przygotowaniu? Bo do tej pory to jednak były polskie drużyny. Przygotowanie pewnie było głównie w Polsce, trenerzy w Polsce. Czy też to wyglądało inaczej? No bo teraz wyjeżdżasz do Belgii, zostajesz w Polsce. Co to dla Ciebie znaczy zmiana klubu z polskiego na belgijski? Właśnie przygotowania raczej będą podobne. No już drużynie CCC Development Team, która była zapleczem drużyny World Tourowej, czyli z najwyższej ligi kolarskiej, mieliśmy tak naprawdę zapewnione wszystko i te przygotowania też w styczniu i lutym byliśmy w ciepłym w Hiszpanii, mogliśmy trenować. No wiadomo, jakby porównując treningi w Hiszpanii, gdzie panuje temperatura około 18-23 stopni Celsjusza, a w Polsce, gdzie jest od 0 do 5 stopni w grudniu, styczniu czy lutym, no to jakby wykonując trening tam, to mam 100% treningu, a wykonując ten sam trening tutaj w Polsce, no to myślę, że korzyści z tego treningu to są w okolicach 60% ze względu właśnie na warunki atmosferyczne. No przenosząc się teraz do Belgii, to myślę, że zmiany treningowej raczej nie będzie, no bo też zacząłem już przygotowania w grudniu na Majorce, akurat tam prywatnie byłem na zgrupowaniu razem z kilkoma kolegami i zawodowcami tutaj z Polski. Polakami, no teraz w styczniu wyjeżdżam już z moją drużyną, w lutym już się zaczynam ścigać i tak naprawdę największą różnicą będą wyścigi, które też jakby najwięcej dają, bo w kolarstwie się mówi, że nawet najgorszy wyścig jest lepszy od najlepszego treningu, także gdzieś ta możliwość regularnych startów i zaczynając już wcześniej, mam na myśli luty, a nawet w styczniu, końcówką stycznia startujemy pierwszy klasyk w Marsylii, to te wyścigi dają najwięcej, no bo gdzieś w Polsce zawsze ten sezon się zaczyna w kwietniu. No to już jest dość późno, tak naprawdę wtedy w Belgii ten sezon już jest rozkręcony na maksa i są klasyki i wszyscy tym żyją, a my dopiero zaczynamy i gdzieś później dochodzimy do tej formy dużo później niż wszystkie inne zagraniczne narodowości. Ile czasu w skali roku, jakbyś mógł to procentowo jakoś podzielić, ile procent czasu trenujesz z drużyną, a ile procent czasu trenujesz sam? Ile procent z drużyną trenuję? Nie wiem, może 10%. Tak naprawdę trenujemy tylko w styczniu około 2 tygodni i w lutym na zgrupowaniu około 2 tygodni, a wszystkie pozostałe treningi no to są no już w moim miejscu zamieszkania. No, gdyby doliczyć do tego wyścigi i też jakieś rekonesansy tras przed wyścigami, no to pewnie byłoby to dużo więcej, tak? Natomiast sam trening jako zgrupowanie, no to mamy tylko i wyłącznie w styczniu i w lutym. W grudniu mamy konsultację bardziej taką integracyjną. Czyli to jest, musi być duża samodyscyplina, żeby jednak codziennie wstać, pojechać, trenować, utrzymać dietę. Jak to wygląda? No tak, no już będąc tym zawodowcem, to już wiemy tak naprawdę, po co pracujemy, tak? Każdy gdzieś chce osiągać te wyniki, być no, liderem lub ważnym ogniwem zespołu i chce z tego żyć, więc musi trenować. Nie ma czegoś takiego, że można nie trenować, pojechać na wyścig i być dobrym. No niestety takie czasy już chyba minęły. Sport i cała technologia na tyle poszła do przodu, że teraz się liczy każdy aspekt. No, trenujemy z miernikami mocy, mamy platformy treningowe, gdzie zrzucamy wszystkie nasze treningi i czy to trenerzy klubowi, czy też indywidualni.
cały czas nad tym czuwają. No, ja mam no właśnie. Trenera akurat indywidualnego, z którym trenuję. Trenowałem już 2 lata w zespole CC Development, nim teraz będzie mój 3. rok. Też wcześniej trenowałem z nim w Werwie, także można powiedzieć, że 4 lata będziemy współpracować razem z 2-letnią przerwą. No miałem możliwość taką, że mogłem zostać ze swoim trenerem, taki był też, tak był stworzony mój kontrakt. No i mam nadzieję, że nasza współpraca dalej będzie się układać tak dobrze i tak owocnie. A pozwól, że zapytam też o to, dlaczego tak bardzo zależy Ci na tym, żeby pracować z trenerem, z którym jesteś już kilka lat? No mam przede wszystkim zaufanie do swojego trenera, on też mnie zna, no, poznał mnie przez te 2 lata, to też jest bardzo ważne, by czuć tego zawodnika. No jeżeli teraz dostałbym trenera z Belgii, tak naprawdę widzielibyśmy się tylko z sobą w tym styczniu i w lutym, a później tylko rozmowy telefoniczne. No ten trener nie zdążyłby mnie tak szybko poznać, nie wiedziałby, jak mój organizm się zachowuje, jak reaguje na pewne jednostki treningowe. No i też mój trener jest Polakiem, mieszka na stałe na Majorce. Także no też z jakichś kontaktu takiego z nim nie mam, natomiast no zna mnie na tyle, że wie, kiedy na przykład odpuścić, kiedy mogę mieć jakieś gorsze dni, no też z nim o tym rozmawiam i gdzieś tam z tymi treningami delikatnie odpuścimy, by w kolejnym tygodniu dołożyć i troszkę mocniej potrenować. Też drużyna powiedziała, że jeżeli są wyniki i wszystko idzie w dobrym kierunku, tak, jest dobrze, no to po co to zmieniać? Także no wolałem zostać ze swoim trenerem i kontynuować tą współpracę. No z roku na rok jest coraz lepiej, więc jeżeli dalej ten progres się utrzyma, no to się boję, co będzie w przyszłym roku. Ja się nie boję, tylko mocno trzymam kciuki, ale powiedziałeś bardzo fajną rzecz, taką, która będzie, myślę, przydatna dla wszystkich menadżerów, którzy pewnie to oni w głównej mierze będą oglądać nasze spotkanie dzisiejsze. To jest bardzo istotne, żeby ten trener, czyli możemy powiedzieć też menadżer, na tyle dobrze znał swoich ludzi, na tyle dobrze znał swojego zawodnika, żeby potrafił zrozumieć i widzieć to, kiedy ma gorszy moment, kiedy słabszy moment, kiedy należy go poinstruować, kiedy wesprzeć, kiedy zmotywować. I to jest chyba coś, co z tego, co mówisz, jest najistotniejsze w tej współpracy między zawodnikiem a trenerem. Tak, no to czucie tego zawodnika, no, rozumienie go, jakby analizowanie tych wszystkich parametrów, które później mu się wyświetlają gdzieś na tej platformie treningowej, no myślę, że jest najważniejsze. No tutaj brakuje tego czynnika wizualnego, tak? Myślę, że on by był takim największym punktem odniesienia, tak? No gdzieś menadżerowie mogą gdzieś podpatrywać jakby swoich podopiecznych. No tutaj mój trener no niestety nie. Chociaż czasami wyjeżdżam na Majorkę trenować z nim, także mnie widzi. Natomiast no ma też inne instrumenty do tego, w postaci właśnie tych wszystkich analiz i tego, co mu przesyłam, no też z rozmów ze mną, że się dogadujemy i też widzi. No czasami nawet bez słów mnie rozumie i potrafi z tych wykresików zobaczyć, czy było po prostu dobrze na treningu, czy nie. A jeżeli nie, no to zapyta, co było nie tak. No właśnie, widzisz, z jednej strony masz rację, bo w takim standardowej formie współpracy ci menadżerowie są blisko swoich zespołów, są blisko swoich ludzi, tak być powinno. Natomiast no, żyjemy teraz w takich czasach, gdzie prawie cały czas albo ktoś jest na kwarantannie, albo pracujemy zdalnie i nie jest już tak łatwo. I jak mówiłeś o tej pracy, trener w Hiszpanii, ty w Polsce, jednak ta współpraca jest bardzo dobra, jest relacja, jest zaufanie, to pomyślałem sobie, no to jest właśnie dobry przykład na to, jak menadżer, trener może przygotować swojego człowieka, być dla niego wsparciem, być dla niego autorytetem, mentorem i ta odległość nie przeszkadza, czyli to jest dobry przykład na to, że ta praca zdalna może być efektywna. Co decyduje Twoim zdaniem o takiej dużej efektywności tej pracy zdalnej? No, nie wiem tak naprawdę. No, myślę, że to zaufanie przede wszystkim i wzajemne jakieś motywowanie. No, to nie tylko jakby moja praca z trenerem, no ja z moimi kolegami z drużyny, tak, mogę mówić o poprzedniej ekipie CC Development Team, też razem nie trenowaliśmy, a mimo tego potrafiliśmy się spotkać na wyścigu i razem współpracować, rozumieć się czasami bez słów, no bo gdzieś w końcówkach właśnie, gdzie
gdzie najczęściej ja finiszowałem, a inni zawodnicy mi pomagali. No to trzeba było się czuć, trzeba było się znać i trzeba było potrafić sobie zaufać, by w końcowym rezultacie odnieść ten sukces. I wszyscy pracowali tak naprawdę dla mnie. No, mieliśmy to zaufanie do siebie i myślę, że na to było podstawą do tego sukcesu. Trochę wyprzedziłeś moje myśli, moje pytania, bo o zespole będę chciał z Tobą jeszcze porozmawiać, ale pozwól, że ostatnie pytanie odnośnie Twojej relacji i pracy z trenerem. Jak to wygląda z perspektywy raportowania? Czy Ty czujesz się w jakiś sposób kontrolowany? Czy ten trener na bieżąco sprawdza Twoje wyniki? Jak to jest? Jak to macie zorganizowane? Generalnie chyba życie każdego zawodowego sportowca no to jest jakby kontrolowane, tak? Takiego słowa użyłeś. No nie tylko treningi, no ja po każdym treningu od razu jakby ten trening zgrywam. Teraz technologia poszła tak do przodu, że akurat jest to ułatwione, bo wszystko się przesyła automatycznie, mając kontakt z siecią. Więc no, czy to mój trener, czy trener z drużyny, też na bieżąco to kontrolują. Gdzieś tam nie miałem przez pewien czas internetu, więc treningi się nie przesyłały, były zapisywane, się nie przesyłały, no to już miałem kontakt z drużyny z zapytaniem, czy trenuję, czy nie, czy coś się dzieje. No, całe życie generalnie sportowca jest kontrolowane i musi być uzupełniane na bieżąco. Powiedz mi, jesteśmy ludźmi, zdarza nam się nieraz zaspać do pracy. Jak jest u Ciebie? Masz, nie wiem, bo boli Cię głowa, ciężka noc, wstajesz, jesteś zaspany albo w ogóle budzik Cię nie budzi i wstajesz za późno, nie zdążasz na ten trening. I co się wtedy dzieje? Ktoś dzwoni, mówi: Stanisław, gdzie jesteś? Czemu nie jedziesz? Nie, no generalnie na trening mogę wyjechać tak naprawdę o której godzinie chcę, byle się wyrobić przed zmrokiem z zaplanowanym jakby czasem treningu. Natomiast no, często gdzieś tam jednak trenujemy w grupie kolarzy zawodowych tutaj w Polsce. Też mam dobry kontakt z Łukaszem Wiśniowskim, który też mieszka tutaj w okolicach. Więc często spotykamy się razem, no i gdzieś tam właśnie czasami ciężko mam się wyrobić, natomiast no staram się, żeby zawsze być gdzieś na czas i zrobić ten trening z kimś, bo też jest dużo bardziej efektywny, mając takiego sparring partnera. Razem się gdzieś tam zawsze nakręcamy i to powoduje jakby lepsze wyniki tego treningu. A na takim treningu jednak dominuje rywalizacja czy współpraca? Nie, na treningu myślę, że rywalizacji nie ma. Taka wzajemna motywacja jest bardziej. No i też to tak jakby wspiera większą systematyczność i właśnie taką dyscyplinę, myślę. Okay. Wspólne trenowanie. Dobra, mamy za sobą temat tego indywidualnego treningu i pracy z trenerem. Chciałbym przejść kawałek dalej, do tego zespołu, o którym zacząłeś mówić. Wiele osób, ja też byłem taką osobą, przez wiele lat miałem takie wrażenie, że kolarstwo to jest zespół, to jest sport dla indywidualistów. Po prostu ktoś na ten rower wsiada, startuje, dojeżdża do mety, albo jest najlepszy i wygrywa, albo nie. Okazuje się, że kolarstwo to jest sport totalnie drużynowy. No tak, no. Indywidualnie to można jeździć na czas albo w triatlonie. Okay. No to jest bardziej indywidualna dyscyplina sportu. Natomiast no, kolarstwo jest dość bardzo drużynowe. No, jednym z najbardziej drużynowych w ogóle sportów chyba pośród takich sportów poza sportów zespołowych, tak? Gdzie, takich typowo gdzie piłka nożna, jedna drużyna, tak, która gdzieś tam się składa na jakiś. Wychodzi razem na plac tak. Gry. Tak? No my tutaj każdy z zawodników startuje jakby oddzielnie, natomiast jesteśmy w jednej grupie, w jednym peletonie. No i jeśli ktoś się interesuje kolarstwem, no to widzi, że gdzieś tam czasami na tych wyścigach grandtourowych, które są pokazywane przez całymi miesiącami na antenach Eurosportu czy też innych kanałach, no jedzie jedna drużyna, za nimi jakieś inne i jakby zawodnicy z danego teamu jadą jeden za drugim, są blisko siebie. No w kolarstwie duże znaczenie ma zespół, to jak on jest silny. Czasami przesądza o wygranej właśnie tego lidera. Czasami jest tak nawet, że ci pomocnicy są troszkę mocniejsi od swojego lidera. W jaki sposób to działa? Każdy z zawodników jakby oddaje część siebie temu liderowi, który jest zazwyczaj wybierany przed wyścigiem. Może być to jeden lider, może być dwóch.
różnie, zależy jaki jest skład na dany wyścig. No i ci zawodnicy jakby dbają o tego swojego lidera podczas całego etapu. Tak? Gdzie tam... Czyli to jest tak, że wy jako zespół, jako grupa, jadąc na konkretny wyścig, już macie swoje założenia taktyczne, w których jest doprecyzowane, kto ma ten wyścig wygrać, albo kto będzie walczył o zwycięstwo? Tak, tak. No, zależy od specyfikacji wyścigu, czy jest to wyścig jednodniowy, czy tygodniowy, czy wyścig jest w terenie płaskim, czy to jest górzystym, no to są różni liderzy. Zazwyczaj są to sprinterzy lub górale. I zakłada się, że na tego zawodnika się jedzie i na tego zawodnika się pracuje, by on jak najmniej sił utracił do momentu, w którym ma dać z siebie te 110% i walczyć o wygranie etapu. Czy to zawodnik na płaskim etapie będzie to sprinter i zazwyczaj sprintera się dowozi do końcówki i rozprowadza się, wyprowadza go na te ostatnie metry, by zaczął finisz z jak najwyższej pozycji i mógł go wygrać. Tak samo też górala się wyprowadza przed górami lub asekuruje się go podczas podjazdów, nadaje się tempo takie, jakie jest zgodne dla naszego lidera, jakie jest dobre dla naszego lidera, a być może nieodpowiednie dla jego konkurentów i wtedy góral wykańcza tą pracę i też walczy o zwycięstwo. No to są właśnie liderzy zespołów, czyli to na trener, których pracujemy. Czyli to trener przed wyścigiem na podstawie predyspozycji wybiera konkretną osobę i zespół się dowiaduje. Dzisiaj jedziemy dla Stanisława Aniołkowskiego, on ma wygrać. No trener może nie, bardziej ona się nazywa dyrektor sportowy, tak? No bo trener to jest osoba, która mnie jakby trenuje, a dyrektor sportowy no to już jest odpowiednia osoba w drużynie, która jest odpowiedzialna za taktykę i za naszą całą asekurację podczas wyścigu, czyli jedzie w aucie serwisowym tuż za peletonem. Trener odpowiada głównie za przygotowanie fizyczne zawodnika, a dyrektor o całą jakby taktykę, no i wszystko to, co się dzieje na wyścigu. A są takie momenty zaskoczenia, że idziecie na takie spotkanie, jest to ogłoszenie, dla kogo jedziecie i sobie myślisz, dlaczego nie jadą dla mnie, tylko jadą dla kogoś innego. Ja będę musiał znowu pracować po to, żeby wygrał ktoś inny. Znaczy nie miałem takiej sytuacji. Bardziej mnie zaskakiwało w poprzednich latach, w tym moim pierwszym i drugim roku CTC, że od razu na mnie postawiono. I na odprawach, gdzie byli zawodnicy, którzy w tym teamie dłużej jeździli, mówiono, że to ja będę liderem. Także wtedy spadała większa presja na mnie, z którą trzeba było sobie radzić. No natomiast no, mówię, no, zaufanie w zespole było tak duże i taka współpraca, więź między nami, że ci zawodnicy nawet, którzy byli dłuższy stażem w tym zespole, mnie wspierali podczas całego etapu i też w pokonywaniu tego jakby stresu, tej odpowiedzialności. No bo też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że taki lider ma ogrom odpowiedzialności na sobie, bo jedzie na wyścig 6-7 zawodników i wtedy 5 lub 6 pracuje na tego jednego lidera. Tak naprawdę czasami, tak jak mówiłem, mogą być troszkę mocniejsi od swojego lidera, natomiast nie szybsi, jeżeli chodzi o sprintera. No i dając z siebie 110% jakby swoich możliwości, a na końcu lider gdzieś przyjeżdża 10. Wiesz, tylko myślę sobie o tym w ten sposób, że w żyłach sportowców płynie ta chęć zwyciężania. Jakby stając na starcie, zazwyczaj sportowiec chce być najlepszy. A tu jest taki moment, w którym ten sportowiec rusza, wie, że czeka go ciężka praca, ale też wie, że nie wygra, bo wygra zupełnie ktoś inny, wygra jego kolega. Jeśli wygra kolega, to o koledze będzie jutro głośno we wszystkich mediach, a nie o sportowcu, o tym zawodniku, który jechał tylko po to, żeby dla kogoś zrobić miejsce w peletonie, żeby chronić kogoś przed wiatrem. Tutaj jak ty to widzisz z perspektywy sportowca? Miałeś takie momenty? Nie no, to jest właśnie ta drużyna, ten taki team spirit, który my mocno podkreślaliśmy i współpraca i też takie zaufanie do siebie. No, my jesteśmy zespołem, no, to jest kolarstwo, jest sportem drużynowym i wiemy, że musimy gdzieś czasami schować swoje ambicje i pracować na rzecz lidera. No niestety gdzieś tą całą śmietankę jakby w mediach może spija ten zwycięzca, natomiast w drużynie bardzo się ceni takich zawodników, którzy potrafią oddać 110% siebie, widzą to dyrektorzy sportowi i tacy zawodnicy są czasami nawet bardziej potrzebni i brani pod uwagę gdzieś tam przy transferach niż ci tacy liderzy, no bo grono liderów jest określone, a grono tych pomocników, którzy potrafią oddać siebie
na rzecz zespołu, no też jest jakby bardziej pożądane moim zdaniem i takich zawodników się szuka, no bo też nie każdy potrafi to zrobić, tak? Nie każdy sportowiec potrafi się poświęcić dla kogoś innego, no bo czemu ma ciężko pracować przez cały rok i nie mieć w roku na przykład szansy dla siebie. No u nas tak nie było, że nikt nie miał szansy dla siebie, no bo to lider jest określony, ale zawodnicy też mogą walczyć podczas etapu na swój sukces, czy gdzieś tam zabierać się w ucieczki, uciekać i próbować tych szans, żeby dojechać z ucieczką. Natomiast no, gdy pojawia się moment końcowy wyścigu i wiemy, że dany zawodnik jest z nas najszybszy, no to poświęcamy się temu, żeby on wygrał i ja pomagając moim kolegom z zespołu, czy też oni pomagając mną, zawsze na koniec jesteśmy tak samo zadowoleni, tak jak jeżeli by wygrał którykolwiek z moich kolegów z zespołu, no to ja to czuję tak, jakbym ja sam zwyciężył. Także taki pełen współudział. Tak, pełen współudział i gdzieś w zespole zawsze razem później wieczorem świętujemy i to zwycięstwo jest tak naprawdę każdego członka zespołu. No nie tylko zawodników, ale też mechaników, fizjoterapeutów i dyrektorów sportowych, no bo każdy tak naprawdę pracuje na ten sukces. Jestem czujny, więc zapytam Cię teraz, a jak świętują kolarze? Jak świętują kolarze? No z reguły bardzo delikatnie, ponieważ zazwyczaj na drugi dzień jest jakiś etap. Jeżeli jest to wyścig etapowy, jeżeli wyścig klasyczny, no to pewnie też czasami wyścigi klasyczne następują dzień po dniu lub też w przyszłym tygodniu. Także zazwyczaj jest tak, że na kolacji jest tylko delikatny szampan. Okrzyki radości mamy swoje w zespołach. I tyle, no tak naprawdę szybka regeneracja po kolacji. Najczęściej kolarze gdzieś tam starają się jak najszybciej zasnąć, bo wiadomo, że poprzez sen nasz organizm najbardziej się regeneruje i musimy być gotowi w 100% na kolejny dzień, by gdzieś dalej walczyć o kolejne zwycięstwa. Powiedz mi, Stanisław, czy jest taki wyścig, który pamiętasz jako wyjątkowy? No tak, no na pewno będą to Mistrzostwa Polski, gdzie wygrałem jako pierwszoroczny zawodnik już będący w kategorii elity. No wiadomo, ci zawodnicy poniżej 23 lat też mogliby wywalczyć ten tytuł, natomiast też mają oddzielną swoją klasyfikację. No natomiast mi już w pierwszym roku elity się udało wygrać najważniejszy wyścig w Polsce. Takie spełnienie marzeń tak naprawdę moich. Gdzieś muszę nowe cele sobie teraz wyznaczać. I coś jest, to jest coś wyjątkowego. Teraz jeżdżąc w drużynie CDC Development Team miałem już biało-czerwoną koszulkę z orłem i naszą narodową flagą. Teraz w drużynie Bingo Wallonii Bruksel również będę miał taką koszulkę do kolejnych mistrzostw Polski. Z dniem ich startu będę musiał założyć normalną, zwykłą koszulkę klubową. Natomiast no, możliwość reprezentowania drużyny, no i też siebie w koszulce mistrza kraju, no to jest coś wyjątkowego i też wygrywanie w tej koszulce, możliwość zaprezentowania jej w całej okazałości, gdzieś podniesienie rąk do góry w greście triumfu na mecie, no to też jest taka miła chwila podczas zawodów. A był taki wyścig, który dla Ciebie był jakiś dramatyczny, trudny, wyjątkowo go zapamiętałeś? Mógłbyś o nim też trochę opowiedzieć? No tak, no na każdym tak naprawdę wyścigu trzeba gdzieś się zmagać ze swoimi słabościami. No natomiast w tym roku również podczas wyścigu Solidarności Olimpijczyków, gdzie bodajże po drugim etapie już przejąłem koszulkę lidera w klasyfikacji generalnej. Jechaliśmy w mocno osłabionym składzie, bo wystartowaliśmy jednego zawodnika mniej. Dodatkowo jeden z moich kolegów doznał kraksy podczas deszczowego etapu i trafił do szpitala i jechaliśmy w czwórkę przeciwko sześcioosobowym innym składom i też wszyscy tak naprawdę byli nastawieni przeciwko nam, mimo tego, że... Przeciwko wam czy przeciwko tobie? Przeciwko nam tak naprawdę. Już byłeś wtedy mistrzem Polski? Tak, byłem mistrzem Polski przeciwko nam jako drużynie CDC Development Team. Tak dość rzadko się zdarza, no natomiast no w Polsce mamy taką mentalność, że zazwyczaj te drużyny polskie walczą bardzo mocno między sobą,
Natomiast no, tutaj była bardzo mocna stawka też również międzynarodowa, natomiast no, nikt nie chciał nam zbytnio pomóc, czy gdzieś tam w jakiś sposób włączyć się w współpracę, w kontrolowanie etapu. Nawet ci zawodnicy, którzy byli drudzy lub trzeci w klasyfikacji generalnej, co jest zazwyczaj normalne, że gdzieś te teamy się dogadują i razem próbują kontrolować wyścig. No my się, musieliśmy wziąć na wyścig sami, na klatę sami w czterech. Dodatkowo no, jestem liderem, więc no, też wyklucza się mnie z pracy, żebym mógł dowieść to zwycięstwo do końca i gdzieś walczyć w końcówce, no to nie mogę pracować podczas etapu i tracić tych sił, także trzech znaczy, kolegów miałem do pomocy. Nie możesz pracować tak jak inni, tak ciężko. Tak, no nie mogę pracować tak ciężko, no gdzieś tam będąc liderem, tak? To jest zadanie zawodników, moich kolegów, żeby mnie wspierać. No i podczas tego etapu, podczas trzeciego etapu, no już byłem liderem wtedy, pojechał odjazd około 18 zawodników, czy 16, no dość duża grupa, w której nie było żadnego z naszych zawodników. Porwało się na takim delikatnym podjeździe, gdzieś tam zaraz po starcie. My byliśmy gdzieś w środku peletonu i tak naprawdę poszczególni zawodnicy się odpuścili, dlatego taka luka powstała. Stworzyły się dwie grupki jeszcze przed nami. Jedną moi koledzy z zespołu byli w stanie skasować, natomiast ten odjazd z przodu pojechał de facto 16 zawodników. Złapali około 30 sekund przewagi, później minuty. Nasz zespół mocno pracował. W trójkę chłopacy ciężko pracowali, by to dogonić, bym mógł być tam z przodu no i w pewien sposób kontrolować sytuację. No natomiast no, to się nie udawało, cały czas ta minuta się trzymała, z przodu mocno pracowali, my z tyłu też, także trwało przeciąganie liny. No i tak naprawdę wiedziałem, że jeżeli tego nie dogonimy, no to będzie po wyścigu i wyścig cały przegram tą klasyfikację generalną, a zależało nam mocno na wygraniu, no bo wyścig Solidarności Olimpijczyków był jednym z najbardziej prestiżowych startów w Polsce i nastąpił moment taki kulminacyjny, gdzie zaczął się dość długi podjazd, około 5 km, na którym zdecydowałem się zaatakować, by przeskoczyć do tej pierwszej grupy i na szczycie podjazdu zabrakło mi, myślę, około 100 metrów albo nawet mniej, 50, by przeskoczyć do tej pierwszej grupy. Ze mną z całego peletonu na kole zostało trzech zawodników lub dwóch, Piotrek Brożyna z drużyny Woster ATS i Jakub Kaczmarek z Mazowsze Serce Polski i oni mnie skontratakowali. Całą górę ciągnąłem ja, a cały atak wykonałem ja, a oni mnie na górze skontratakowali. Nie byłem już w stanie fizycznie przetrzymać ich koła, oni dojechali do tej grupki, czyli ta grupa z przodu się powiększyła do tych 18 osób, gdzie byli już wszyscy zawodnicy praktycznie z każdego teamu, z tych mocnych zespołów. Ja zostałem, za chwilę dogonił mnie peleton, ta grupka z przodu pojechała, zrobiło się około 3 minut i wyścig był tak naprawdę przegrany. Dodatkowo po tym ataku no ja rozerwałem cały peleton, został tylko jeden mój kolega z mojego zespołu. No i gdzieś byłem strasznie poirytowany tą całą sytuacją, bo wiedziałem, że mój zespół dał z siebie 100%, ja z siebie dałem jeszcze więcej, by być tam z przodu i by dalej być w grze o wygranie wyścigu, a to się nie udało. Wróciłem do peletonu już zredukowanego, tylko z jednym moim kolegą z zespołu i wiedziałem, że wyścig przegrałem. Tak czułeś? Tak, no tak czułem, no i no, znając się na tym kolarstwie już jestem 4 lat, no wiedziałem, że to jest przegrana sytuacja, nikt nam nie pomoże, bo większość zespołów miało swojego przedstawiciela z przodu w ucieczce. Także no, praktycznie niemożliwe było skasowanie tej ucieczki i nastąpił taki moment, gdzie gdzieś wszystko się skumulowało i to, o czym mówiłem, że wszyscy jechali przeciwko nam. Nikt nie chciał nam pomóc tak naprawdę, mimo tego, że niektóre zespoły miały w tym jakiś interes, no to dalej się patrzono na nas, gdzie była nas tylko dwójka i miałem ochotę zrezygnować po prostu już z dalszej rywalizacji, wycofać się z tego wyścigu. Gdzieś zjechałem do naszego dyrektora sportowego, Tomasza Brożyny, z nim chwilę zamieniłem kilka słów. No i chciałem się wycofać po prostu, odpiąć wrotki, jak to się mówi. Czyli już byłeś roweru, na samym dole tak, mentalnego podejścia do sytuacji. Tak, wsiąść do samochodu technicznego i zapomnieć o tym wyścigu.
No bo wiedziałem też, że no popełniłem sporo błędów puszczając taki odjazd, kiedy to się porwało tak naprawdę po samym starcie. I gdzieś w tym momencie, gdzieś tam po tych rozmowach z dyrektorem, akurat z auta technicznego swojego, drużyny Ma Zawsze Serce Polski, mój kolega Norbert Banaszek, który chodził ze mną do jednego przedszkola, jednej podstawówki, później szkoły średniej, i mój sąsiad mieszkający 200 metrów ode mnie, który mnie zaraził tym sportem, jakby podjechał do mnie i się pyta, co ty robisz? No, jako lider się wycofujesz z wyścigu? No mówię, no tak, no po prostu nie miałem już dalszej ochoty jazdy. I on tak naprawdę mnie zmotywował, poklepał po plecach, mówi, dawaj, no nie poddawaj się, jakoś to będzie, no nie tym razem, to kolejnym. I on, mimo tego, że był w zespole przeciwnym, polskim, walczącym, był moim konkurentem, no to gdzieś tam dodał mi tej otuchy, tego wsparcia. No i wróciliśmy razem do peletonu, z tych aut technicznych, z których jechały za peletonem, i sobie pomyślałem, no trudno, no tak się stało, no to teraz może spróbuję zrobić wszystko, żeby jednak ten wyścig wygrać. Wyszedłem sobie sam na przód peletonu, zacząłem ciężko pracować. Po chwili dołączył do mnie mój kolega z drużyny, który został w tej grupie. We dwójkę pracowaliśmy dość mocno na czele peletonu. Nikt się nie chwapił, żeby nam pomóc. Był kolejny podjazd. Ucieczka się porwała na nasze szczęście. Zostało około 10-12 zawodników z przodu i my zaczynaliśmy zmniejszać tą przewagę tej ucieczki, co się wydawało nieprawdopodobne. W międzyczasie ci, co odpadli z tej ucieczki, to ich drużyny nam pomogły. Także około 6 zawodników, w tym no ja jako lider i mój kolega z zespołu, pracowaliśmy na przodzie peletonu i się okazało, że dogoniliśmy tą ucieczkę na 20 km do mety. No, co było niewiarygodne tak naprawdę. Wtedy odzyskałem jakby wszystkie siły i moja motywacja była stukroć większa. Peleton się zjechał, zaczęły się nowe ataki, no ale ja podjechałem do swojego kolegi z drużyny i powiedziałem mu, że dzisiaj wygram ten wyścig, ten etap, dla zespołu, dla niego, w podziękowaniu za tą ciężką pracę. No i wjechaliśmy na rundy końcowe, peleton był cały, także wiadomo było, że będzie sprint końcowy. Ja mimo tego, że cały tak naprawdę wyścig i etap pracowałem tak jak mój kolega z drużyny, czyli dawałem z siebie 110%, żeby po prostu dogonić tą ucieczkę, i gdzieś, no można powiedzieć, że byłem wykończony tak naprawdę, to udało mi się zafiniszować i wygrać ten etap jeszcze, co było dość nieprawdopodobne. To zawodnicy, którzy jechali w wyścigu, podjeżdżali do mnie, gratulowali, na drugi dzień na etapie również mówili, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli, jak jeżdżą. No, to było takie doświadczenie, które zdobyłem na wyścigu, no, którego nie zapomnę już raczej do końca życia, i gdzieś będzie mi zawsze towarzyszyć. I raczej już się nigdy nie poddam na wyścigu. Czyli to było takie trudne doświadczenie, które ciebie zbudowało. I są wnioski, które są wręcz niesamowite, to co powiedziałeś. To doświadczenie powoduje, że ja nigdy się na wyścigu już nie poddam. Tak, no ja już jakby przetrawiłem to wszystko. Bardziej to dramatyczne było tuż po samym wyścigu, tak jak jeszcze te emocje były. Już kilka miesięcy minęło. No natomiast mówię, no bardzo dużo doświadczenia i też takiego samozaparcia, czy też takiej wytrwałości życiowej, po prostu mi nadało taki jeden start, jedna sytuacja tak naprawdę na wyścigu, no, która będzie ze mną i dzięki której będę jako zawodnik dużo, dużo mocniejszy. Powiedz mi, Stanisław, jak jeszcze wrócimy do tej sytuacji, czy twoim zdaniem ty wygrałeś to w głowie? Czy wygrałeś to fizycznie? No myślę, że 90% głową. Nie, no głowa, no to przełamanie i jakby zmuszenie swojego organizmu do nadania z siebie jeszcze więcej, a później w końcówce, mimo tego, że tak naprawdę no nie miałem już zapasów, pokładów energii, w przeciwieństwie do tych, którzy
cały czas jechali na naszym kole i się nie wychylali, zdołałem wygrać ten wyścig, no to zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę gdzieś te walory fizyczne nie są tak ważne jak głowa. No głowa czasami, to często się w sporcie podkreśla, że to jest 50% tego sukcesu. I tutaj przełamanie się i taka no, jakby uwierzenie we własne możliwości no, przełożyło się na ten sukces. Stanisław, reprezentowałeś także nasz kraj w Imoli na Mistrzostwach Świata, tylko tam, zdaje się, pojechałeś jako osoba, która pracowała dla swojego kolegi, dla Michała Kwiatkowskiego. Tak, tak. No już byłem wtedy mistrzem Polski. No wygrywałem w Polsce dużo tych wyścigów, no natomiast jadąc na Mistrzostwa Świata i dostając tą szansę na moje pierwsze Mistrzostwa Świata w zawodowcach, wiedziałem po co tam jadę i trenowałem też wcześniej do tej imprezy, by być jak najlepiej przygotowanym, nie po to, żeby zaspokajać jakieś swoje ambicje, tylko po to, by pracować na rzecz Michała Kwiatkowskiego, który był liderem naszej reprezentacji. No i tak też było podczas tego wyścigu. Dostałem taką rolę, że od pierwszych kilometrów byłem odpowiedzialny za pozycję naszej drużyny, naszej reprezentacji, by utrzymać nasz team z przodu i byśmy to miejsce wypracowali tam dla Michała Kwiatkowskiego. I od kilometra zero do myślę 150 kilometra, 160 pracowałem z przodu peletonu. Gdzieś, może nie czasami nie jako pierwsza drużyna, natomiast nasz team jechał w okolicy 5-8 miejsca, także no na samym przedzie, by to miejsce dla naszego lidera wypracować. No, dlaczego? No po to, by nie narażać Michała na żadne losowe sytuacje typu kraksa, czy gdzieś tam no właśnie zamieszanie się w taką aferę i straty tych pozycji, czy tam sił. Też wiadomo, że przodu peletonu dużo łatwiej się jedzie, bo peleton liczący 200 zawodników na każdym zakręcie się naciąga. Ci pierwsi wjeżdżają jeszcze z prędkością normalną, około 30-40 km na godzinę w zakręt, natomiast w środku już wjeżdżają połowę mniej, a ci na końcu stają w miejscu i muszą tak jak od nowa się rozpędzać, tracić siły. Dlatego też ważne byłoby, by zabezpieczać naszego lidera i też wypracować mu to miejsce z przodu. Kraksy nie było, czyli ty swoją robotę wykonałeś. Kraksy nie było. Miejsce z przodu wypracowaliśmy, bo już później wszystkie zespoły widziały, że pracowaliśmy z przodu i byliśmy widoczni od samego początku wyścigu, więc gdy zabrakło już naszych zawodników z kadry, bo wyścig liczył 260 km, no ja utrzymywałem nasz team z przodu 150, później było kolejnych 5 zawodników, którzy mieli jakby pracować na rzecz Michała w dalszym etapie tego wyścigu, na tych ostatnich 100 kilometrach. No natomiast gdy Michał już został sam, no to nikt go z tego miejsca nie wypychał, tak? No, miał to miejsce wypracowane i też jest takiej klasy zawodnikiem, że też się z nim liczono. Zajął 4. miejsce. To sukces czy porażka? No myślę, że dla Michała no, przyjechał tam walczyć o wygranie Mistrzostw Świata. Chciał zostać Mistrzem Świata po raz drugi, powtórzyć swój wyczyn z Ponferrady. No niestety się nie udało, gdzieś może tych 3 zawodników no tego dnia było mocniejszych, mieli troszkę więcej szczęścia. No nie wiem, no Michał był tak nastawiony, że przyjechał tam walczyć o zwycięstwo, więc myślę, że dla niego 4. miejsce nie było zadowalające, natomiast no, dla zespołu no będąc mając 4. miejsce, czyli na wszystkie kraje świata 4. jest Polak, no to myślę, że dla naszego kraju był to sukces i obyśmy w przyszłości mogli powtarzać takie sukcesy w tych imprezach rangi mistrzowskiej. Powiedz, czy jak wracałeś już z tych mistrzostw, to miałeś w głowie takie myśli, no chciałbym tu kiedyś jeszcze wrócić i chciałbym, żeby to zespół jechał dla mnie. No na pewno na Mistrzostwa Świata będę chciał wrócić i uczestniczyć co roku w tej imprezie, bo odbywa się ta impreza rokrocznie. No i być może dojdę do takiego poziomu sportowego, że reprezentacja Polski kiedyś w przyszłości pojedzie na mnie. No to jest taki mój cel życiowy i do tego będę się starał dążyć.
Okej. Okay. Stanisław, wiemy, że zaczynasz pracę w Belgii, o tym już dzisiaj rozmawialiśmy. Powiedz mi, gdybyśmy chcieli oglądać Ciebie w telewizji, transmisję, zobaczyć jak sobie radzisz, bo to na pewno będzie rok pełen wyzwań, to gdzie możemy Cię zobaczyć? W tym roku mam nadzieję, że będę się ścigał w tych największych wyścigach klasycznych na świecie. Mam nadzieję, że też również w Tour de Pologne będę miał szansę wystartować po raz pierwszy. Natomiast no, wszystkie te wyścigi będą na pewno na antenie Eurosportu. Jeden czy też dwa. Na pewno wiosna będzie obfitować w te wyścigi klasyczne i myślę, że zapraszam Państwa, jeżeli ktoś będzie chciał oczywiście obejrzeć wyścig kolarski na antenę Eurosportu czy też innych medii sportowych, które będą transmitować dane wyścigi. No myślę, że też o wszystkich moich sukcesach czy też postępach i tym, co robię na co dzień, będą mogli Państwo śledzić na moim kanale na Facebooku. Mam tam swój fanpage Stanisław Aniołkowski, także można sobie wyszukać i to mówmy się w ten sposób, znaleźć. Że w komentarzu, w opisie tego filmu zamieścimy linki do Facebooka i do Instagrama, bo tam chyba też jesteś. Tak, tak. Na Instagramie również mam konto, także można tam śledzić moje poczynania. Okej. Okay. Powiedz mi ostatnie moje pytanie. Czy Twoim zdaniem kolarz, który chce sam wygrać wyścig, może to zrobić, czy nie ma żadnych szans? Nie, myślę, że samemu się nie da wygrać wyścigu. Zawsze trzeba mieć ten zespół, który pomoże, któremu się zaufa. Zespół, który ufa też temu liderowi. No bo samemu no nie da się. No. To tak jak w codziennym życiu dużo łatwiej nam będzie coś osiągnąć z pomocą innych w takim zespole niż samemu. Okej. Okay. Czyli podsumowując, pracując samemu można mieć tego dobre efekty, natomiast największe sukcesy odnosimy wtedy, kiedy pracujemy w zespole i z ludźmi. Tak, no kiedy jest to oddanie, kiedy jest to zaufanie i wiara w sukces, to myślę, że to prowadzi do realizacji danego celu. Stanisław, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naprawdę bardzo ciekawa jest ta Twoja historia, mimo jeszcze młodego wieku i ciągle wielu perspektyw, które są przed Tobą. Życzę Ci, żebyś rzeczywiście realizował dalej te marzenia, żebyś był inspiracją i dla przyszłych sportowców, ale dzisiaj powiedziałeś nam tak dużo o pracy ze sobą, o pracy nad własnym rozwojem, o walce ze swoimi słabościami, że myślę, że jesteś inspiracją już nie tylko dla sportowców. Dzięki, Stanisław. Dziękuję bardzo. No mam nadzieję, że będę taką inspiracją również dla innych. No cały czas się gdzieś tego uczę, cały czas gdzieś się staram też te inspiracje zaczerpnąć od innych i no mam nadzieję, że kiedyś dojdę do tego momentu, że również na mnie będą się mogli potencjalnie, nie wiem, zawodnicy, no, czy też ogólnie ludzie wzorować i czerpać z tego jakąś motywację. Dziękuję bardzo. Tego Tobie i nam wszystkim życzę. Dziękuję również.